Dzień dobry się z Państwem. Witamy w tym kolejnym fantastycznym dniu. Kawusia już zrobiona. Kawusia jest. Ptaszki dostały papusiu. Pieski, kotki to samo. Ten kiciuś też dostał. Tamte nasze też dostały. Obecnie są schowane, ponieważ wszystkie kocury w okolicy się tu schodzą, żeby zgwałcić nam Tośkę. Także Tosia schowana, zwierzaczki schowane. Tym razem się upewniłem, drzwi są zamknięte. No i lecimy po kolei. Dostaliśmy rachunek za plomby, za założenie, tak mniej więcej wiedzieliśmy, że tyle będzie, czyli to jest ta, pewnie ta główna, ta 50 i ta kolejna plomba, ta na ten przedlicznik, no łącznie 6 dyszek wyszło, więc wydaje mi się, że dobra cena, jak za fakt, że ktoś musiał jechać tutaj 45 km, bo z sierpca jechał, nawet ponad będzie. Kolejna aktualizacja, zamówiliśmy naświetlacze, teoretycznie powinny być to te same naświetlacze, bo po prostu kliknąłem kontynuację aukcji, mam nadzieję, że tak jest, bo są po prostu naprawdę dobre, mimo że mrugają w filmie poklatkowym, to ogólnie mają chyba już te diody niemrugające, więc no, powinno być w porządku, więc cztery naświetlacze, gdzie będą zamontowane, pewnie tam jeden, na drugim skraju działki drugi, na budynku będzie zmieniony ten, który jest obecnie, bo jest tam barwa zimna i jest 20 bodajże, a my chcemy coś mocniejszego. I jeden, nie wiem, czy tu jeszcze się na działce spróbujemy ulokować, czy już gdzieś tam dalej. Chodzi o to, żebyśmy mieli jakiś pogląd w tą przestrzeń dalej, ponieważ już naprawdę momentami to jak dziki podeszły, psy wszystkie tutaj w okolicy ujadały. No już tak niefajnie było, nie? I że człowiek się czuł. No nie widać, nie tam ciemność, tutaj jasno, więc no słabo. I kolejną rzecz, to drut, muszę go rozpakować, więc muszę zrobić krótkie cięcie. Dobra, rozpakowałem na tyle, żeby tylko pokazać. To jest drut 1,4 mm, ocynkowany. I tym drutem jest dosyć sztywny, no nawet chyba aż trochę przybardzo, ale dobra. Tym drutem będziemy sobie mocować siatkę do, no, do tych kurczę, tych bali, nie? Te, które teraz montujemy sobie. Które sobie wkupujemy i tak dalej. Co kiciuś? Kiciulek. Kicika patrzy. Sylwia okorowała, będzie teraz chodził za nami, znaczy za mną. Sylwia okorowała te pale, miała okorować 60 cm, ale momentami ją widzę tu poniosło. Część mówi, że się dobrze trzyma kora, więc już te, gdzie się naprawdę dobrze trzyma, nie będziemy kombinować pod górkę i na siłę. Więc tylko oczyścimy. Zamówiliśmy zgodnie z tym, co napisało nam nasz kolega Łaza, pozdrawiamy Cię serdecznie. Zamówiliśmy dysperbit i dysperbitem to pomalujemy tak na grubą warstwę. Wiem, że dysperbit nie chroni od wilgoci, ale ta chemia w nim, myślę, że już odstrasz część insektów i częściowo odizoluje od wilgoci. No, na cuda nie liczymy. Ktoś napisał, że to jest bez sensu to robienie tego ogrodzenia, bo wytrzyma 2-3 lata. Słuchaj, jak wytrzyma 2-3 lata, to już będę zadowolony. Jak wytrzyma 3, to będę zachwycony. Także tak się przedstawia sytuacja. Polecimy sobie troszkę dalej. Kolejna aktualizacja, jaką zrobiliśmy, to zamówiliśmy obroże. Znowu zamówiliśmy, żeby do smarta było, więc obroża dla psów, dla kotka. I zamówiliśmy to. Będzie tutaj brama, będzie furtka, więc też już te zawiasy muszą być. I kolejną rzeczą, która tutaj mnie bardzo, bardzo ucieszyła i jednocześnie obnażyła moją inteligencję, jest jeden z komentarzy, który był. Muszę sobie go o chwilę odnaleźć. Pyk, to jest ten. Ja Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Jesteś geniuszem i sam sobie się dziwię, że ja na to nie wpadłem. Bo przecież wystarczy, zgodnie z Twoją radą, że od tego słupka odejdziemy 2 metry w tą stronę i tam od tamtego słupka odejdziemy 2 metry w tą stronę i delikatnie wjeżdżając na pole odmierzymy sobie, a później tu, gdzie będzie nam pasowało, będziemy sobie te 2 metry odmierzać i wyjdzie nam piękna granica działki, omijając drzewa. To było po prostu fenomenalne i niesamowite. I to, że ja na to sam nie wpadłem, to po prostu jest aż przykre. No ale co, no czuję się głupi, nie? Bo naprawdę, kurczę, no to było przecież tak proste, tak banalne, ale ja na to nie wpadłem, nie?
więc szok. No, także bardzo dziękuję za tą radę. Była konkretna, fajna i idealnie trafiła w sedno tematu. Więc co, nie pozostaje mi nic innego, jak brać się do roboty. Pokażę może, jak te słupki wyszły. Tak wstępnie oczywiście. To są te, które nie były korowane, więc te będą jeszcze wyjmowane. No i jeszcze musimy pomyśleć, jak to kotwiczyć. I tu kolejny komentarz jakiegoś fana, widza. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy, żeby je wkopać troszkę głębiej. A siatkę, mamy siatkę dwumetrową, czyli jak będziemy mieć 1,80 m ogrodzenia, 20 cm będzie na ziemi i to, co jest na ziemi, powbijamy sobie i dzięki temu zabezpieczymy sobie przed psami, przed tym, żeby nie robiły podkopów, przynajmniej częściowo, nie? Bo wiemy, jak ktoś się na coś uprze, to i tak da radę. Ale już mamy jakiś punkt odniesienia i do tego chyba będziemy zmierzyć. Także pomysł świetny i tak chyba to zrealizujemy, tak chyba to sobie wykonamy. No, także co? Pozostaje mi dokończyć to. Dokończyć tutaj. Odmierzyć sobie tam działkę. Tam sobie pomierzyć. Może tutaj kilka słupków pomiędzy tymi linami jeszcze dołożę. Tak, żeby to nam się fajnie trzymało. No i co? I biorę się za robotę. No, nie ma co więcej przedłużać i gadać. Będę informować na bieżąco, będziemy sobie robić cięcia, wstawki i tak dalej. Dobra, mamy odsunięcie o 3 metry od tego słupka, 3 metry, zielony sznureczek, pociągnięte to samo z drugiej strony, czyli tam na końcu też 3 metry. Nie wiem, czy go widać, czy nie widać, mam nadzieję, że widać. I teraz do każdego drzewa będzie 3 metry, pyk. Odhaczamy tam, zaznaczamy i lecimy sobie tam pomiędzy drzewami. Te, które są najbardziej kłopotliwe, nie? Bo później już sobie złapiemy granicę bez problemu. Ale kurde, to jest tak genialny pomysł, że ja na to nie wpadłem. To ja jestem po prostu w szoku. Takie proste i takie genialne. No dobra, co, nie pozostaje nic innego, jak teraz polatać sobie troszkę z miarką, z jakimiś patykami trochę powbijać, żeby sobie tę granicę fajnie zaznaczyć, żebyśmy później wiedzieli, gdzie mamy te kołki wbijać. Biorę się za robotę. Dobra, to jeszcze zanim przejdziemy sobie dalej, mamy sprawę w zasadzie drobną i niedrobną, bo dosyć sporą. Byliśmy teraz w szkole w weekend i pytaliśmy się pana od przedsiębiorczości względem RHD i tak dalej, i tak dalej, czyli rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej rolnej. No i mamy problem, ponieważ mamy 0,65 hektara, a potrzebujemy całego hektara, powyżej w zasadzie hektara, żeby zarejestrować w armirze bodajże, to, że będziemy rolnikami, że chcemy być rolnikami i sprzedawać plony rolne. I potrzebujemy na papierze mieć ponad hektar, więc jeżeli ktoś zechciałby, ma ziemię i zechciałby nam wydzierżawić na papierze, bo w całej Polsce, bez znaczenia, my się pytaliśmy, no tak dosyć konkretnie mówi, on sam jest rolnikiem, tylko takim rolnikiem naprawdę współczesnym i jako opowiadał, że tam dotację synowi łatwił, tam powiedzmy za 10 hektarów mu państwo dało za jakieś grosze, nie? W sensie, no typ jest tak oblatany, że aż miło, no przychodzić na jego zajęcia to jest po prostu coś wspaniałego. Lubię takich ludzi, którzy naprawdę coś tak pną się do góry, nie? Konkretnie swoją wiedzą, poszerza cały czas tą wiedzę i powiedział, on się tak zastanawia, jak to ugryźć, nie? Że nie mamy całego hektara i mówi, ciężko będzie. Mówi, można sprzedaż rolną, tą kurczę specjalną i wtedy nie potrzeba hektara, tak, jak pasieki i tak dalej, no to już sałata, marchewki i tak dalej, to nie przejdzie. Więc no musimy mieć ten hektar, przynajmniej teoretycznie. Więc jeżeli macie możliwość wydzierżawić nam nie za miliony ten kawałeczek tam 0,4, 0,5 hektara, to będziemy bardzo wdzięczni. W ogóle to kontakt na PRIF, nie? I dalej będziemy tam dogadywać w razie czego. A teraz wracamy do realiów. Realia są takie, że tylko ta brzoza jest praktycznie nasza. Cała reszta, bez mała, tam bez może kilku drzewek, cała reszta jest niestety tego pana, tego właściciela tego kawałka ziemi, tych 2 hektarów. Mamy pozaznaczone, mimo że no, oczywiście mało widoczne, to są takie patyczki, zaraz tam sobie będę leciał ze sznurkiem, będę to jakoś tam oznaczał. No i niestety, no dużo
dużo uciekło drzew. W zasadzie to bardzo mi zależało na tej wieży, na tej brzozie. No i jest i dobrze, no chociaż ta. Także, no co, już niedługo będziemy tutaj sobie też w tą stronę się jakoś tam palikować i odrobinkę grodzić, aczkolwiek no, wątpię, żebyśmy to wszystko ogrodzili. To za duże pieniądze chyba będą. Zobaczymy jeszcze. Także ten temat już mamy. Fajnie, bardzo dziękuję jeszcze raz za ten pomysł z tym oznaczaniem. Kurde, no jest mi wstyd przed samym sobą, że ja na to nie wpadłem. No ale nic. Będzie można tutaj spokojnie sobie oznaczyć i dalej będzie droga wjazdowa. Także co, no pozostaje nam wziąć tutaj, wykarczować może troszeczkę. Niestety kilka pomniejszych drzewek ucierpi, sporo gałązek, ale to będzie dobre miejsce, myślę, na to, żeby tutaj tą drogę wjazdową sobie zrobić. Tak, to będzie dobre miejsce. I co, no i będziemy sobie lecieć dalej. Także co, biorę się za karczowanko, za przestawianie tych naszych grządek. No, dużo jeszcze roboty. Jeszcze dzisiaj sobie poruszymy kwestię rury kanalizacyjnej, bo będziemy już mierzyć i zamawiać. Już się tam będziemy podłączać powoli do szamba i będziemy się brać za łazienkę. Troszeczkę zmienimy też koncepcję, którą miała być, bo mieliśmy zamawiać, bo spłynęły nam trzynastki, mieliśmy zamawiać płyty i okna, szyby i tak dalej, drzwi. Ale jeszcze pomyślimy o używanych rzeczach, jeszcze pomyślimy oczywiście o tym czystym powietrzu, ale wątpię, żeby się coś udało. Natomiast no, spróbuję, czy spróbujemy. Więc co, no biorę się za robotę, nie ma co więcej gadać. Teraz sobie właśnie pomyślałem, że jakbyśmy ten bez wycięli, bez tak szybko rośnie, bo za tym jest go mnóstwo na tej działce, to tutaj między tym drzewkiem a tym, myślę, że spokojnie przejedzie samochód, teraz sobie to zmierzę. Auto ma jakieś 2,6 metra powiedzmy szerokości i wtedy tą bramkę byśmy po prostu sobie poszerzyli i zamiast furtki zrobili po prostu bramę i tyle. Ten jeden, tą odnogę tego dzikiej śliwy też byśmy ucięli i fajny taki przesmyk będzie z tego zrobiony i tak wtedy byłoby na wprost w zasadzie bramy. Podoba mi się ten pomysł. Jeszcze pomyślę, zaraz napiszę do Sylwii, co ona o tym sądzi i może chyba to jednak tak zrobimy. Robić furtkę, bramę, a tak to byłaby jedna bramka i do taczki, i do auta, i tak na wprost, bez żadnych kombinacji. Wtedy mniej działki nam ucieka, bo tak to byśmy musieli jakieś tam zawijasy robić, bo tak na wprost by auto nie przejechało, bo to naprawdę już takie chaszcze są, a po tej stronie będzie po prostu łatwiej. A tunele jeszcze nie są stawiane. Ten skończymy. Musimy go jeszcze osznurkować. No, jeszcze sporo pracy takiej nie, pomniejszej, nie? Dobra, biorę się, piszę do Sylwii, zobaczymy. Może jednak tu będzie karczować i robić to. No i dobra, między tym drzewkiem a tym drzewkiem jest 2,6 metra, więc tylko bez leci. Piłka we wór. Polecanko. Więc co, no nie pozostaje mi nic innego, jak to uciąć i robić furteczkę, nie? No, lecisz. No, także co? Jeszcze to, ta dzika śliwa. Dobra, ona jest tu tym sznurkiem. Dobra. No i co? Biorę się za sprzątanko, ogarnianko. I tak, to będzie, myślę, bardzo fajne miejsce na furtko, bramę, nazwijmy to, bo troszkę będzie szersza niż furtka, ale jednak już auto wjedzie, więc będzie git, naprawdę będzie w porządku, myślę. No dobra, biorę się. No i witamy.
piękny przejazd będzie. Będzie to tuszko. Tu był bez, tam był odnoga śliwy, ucięte. Ten bez, który wyciąłem, nie wiem, czy to ma sens, ale powkładałem te pędy takie, te, które miały zawiązane jakieś tam liście, jakieś początki. Dosyć dużo tych takich pseudomałych sadzonek wyszło. Nie wiem, czy to się przyjmie, czy nie, ale daje im szansę. Kiedyś gdzieś tam czytałem, chyba że bez z młodych pędów się właśnie w ten sposób wysiewa. O, ten jeszcze muszę wsadzić. Także zobaczymy, postaram się. Znaczy postaram się, no, zasadziłem, zobaczymy. No. Niech się starają, niech próbują. Jakąś tam szansę i dałem. Chociaż nie sądzę, by się cokolwiek przyjęło. Co? Biorę się za stawianie słupków. Odmierzę sobie jakieś 2,6 metra. No i co? I tam sobie zrobimy słupki dalej. Ja sobie to dalej pewnie powiercę, powkładam i bierzemy się dalej za robotę. Także nie przedłużam i działam dalej. Dzień dobry. Przedstawiamy zakres prac. Furteczko, braweczka. Najszersza, 2,5, 2,6 metra. I pyk, pięknie, stempelki. Tą jedną stronę sobie zrobiłem. Co? No będę jeszcze je wyciągał. Część jest nieokorowanych, z tej strony nieokorowane. Wyciągniemy je wszystkie, oblecimy despermitem. Wrzucimy tam gruz. Kamienie może bardziej jak gruz. No i co? No i poustawiamy ładnie, nie? Bo widać, że nie są tak dokładnie równe, ale po prostu chciałem sobie wstępnie przygotować odwierty i tak, żeby to się trzymało. Nawet fajnie to wygląda. Podoba mi się i nawet nie jest tak wcale krzywo. Dobrze jest. Mogłoby być już w zasadzie, ale i tak to będziemy jeszcze sobie pod sznurkiem prostować. Okazało się, że Sylwia dzisiaj nie przyjeżdża. Mówi, że jest zmęczona i potrzebuje tego dnia, no, ten dzień na odpoczynek. Więc zostaje sam. Mamy godzinę 13, więc jeszcze zdążymy sobie oblecieć tą rurę do szamba. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć miareczkę i wziąć się za robotę. Tu pod tymi pustakami betonowymi mamy szambo, mamy wyłaz. Biorę się za pomiar, czyli zmierzymy całą tą drogę. Tutaj, bo tak będzie prowadziła. Ogólnie dosyć sporo będzie tego. Wcale nie mało. Trzeba będzie tutaj dosyć spory spadek zrobić. I to będzie, myślę, drobnym problemem. Bo aż tutaj dotąd będzie. Kilka kolanek. Trzy chyba piętnastki byśmy wzięli. Żeby nie robić jednej 45, żeby ten spływ był możliwie płynny, możliwie gładki. Żeby nic się tam nie ostawało. Rurę, jaką zastosujemy, to pewnie 160 mm. Bo ta rura już powinna wystarczyć. Tam pytaliśmy się hydraulików, to niektórzy nawet robią na setce i też jest dobrze. Podobno, więc no nie będziemy też przesadzać, zwłaszcza, że jest różnica dosyć spora między tą 16, a nawet w sumie to jest chyba ta. To jest po poprzednich właścicielach. To mniej więcej taka będzie. Niech sobie zerknę. To jest nawet 110. No to nawet ta 110 jest dosyć spora. No kurde, nawet nie jest taka głupia. Ale chyba damy tą 16. Zobaczymy jeszcze, jaka wyjdzie cena. Mamy tam jakiś rabat w hurtowni załatwiony. I co? No i zobaczymy, jakie to ceny, nie? Wyjdą. Ile to jest metrów? Jak tu zrobić dobry spadek? Kurczę, będzie trochę ciężko, bo to szambo jest dosyć wysoko, ale dobra, biorę się za pomiary, pomierzę i zobaczymy sobie, jak to metrami wychodzi. Niestety wyszło aż 26 metrów. Zoomka! I co? I to nam daje, no przykładowe, nie? 32 metry, 32 zł za metr. I to jest tak, 32 razy 26 i to nam wychodzi 830 zł i to jest sama rura, nie? A do rury jeszcze przecież rewizje, przynajmniej ze dwie. No i co? I te kolanka, które też pewnie po 5-6 dyszek będą kosztowały, tu mamy za 28.
No coś trzeba będzie pokombinować i coś tańszego sobie znaleźć, bo jakbyśmy chcieli rurę kanalizacyjną, tylko 200, to ta rura już mi się kojarzy, no właśnie, 5 dyszek, nie? To 5 dyszek, lecimy sobie. O, Kiciuś był w toalecie, w zasadzie to jest w toalecie, bo śmierdzi strasznie. Majka! 52 razy 26, no to zobaczcie, prawie dwukrotność tego, no absolutnie, no 1400 zł na samą rurę, to będzie trochę przesada. Dlatego co? No, dlatego będziemy to na 16 pewnie robić. Tak myśleliśmy, żeby się w tysiaku zmieścić za tą rurę. Będzie ciężko, ale coś pomyślimy. No dobra, Sylwii nie będzie, więc muszę coś tutaj innego sobie znaleźć, bo przywiozłem kamery, ale nie chcę robić też bez niej, żeby nie było, że te ciekawsze prace robię sam. Więc co? Więc może jakiś spacerek, tak? Dawno nie byliśmy, tak? Gdzie ma spacerek? Kupiliśmy im smyczki 10-metrowe, no to już mają się jak wybiegać. To już fajnie te spacery są, już tak nie szaleją. Tak, zwierzaczki? Tak, dobra, idziemy na spacer i za coś się weźmiemy. Kawusia sobie zrobiłem, także chwilka może przerwy i bierzemy się. Co to za strój? No co? Biorę się za odwodnienie, no tak małymi kroczkami. Wiele rzeczy dzisiaj pewnie będę łapać, tak będę się chwytać co mogę, tak żeby sobie już tam coś przybliżyć. Więc standardowo wytnę po prostu taki pasek i tyle. No i mam nadzieję, że będzie się dobrze kuło i tu chyba natnę po środku i wezmę się za podkuwanie. Mam nadzieję, że w miarę jakoś tam gładko pójdzie. Z tamtym odwodnieniem nie będzie problemu, pozostałymi dwoma też nie będzie problemu, nie powinno być przynajmniej. Więc co, no szlifiereczka już tym razem się przygotuje, jak Bóg przykazał, czyli właśnie maseczka, okulary i jadę z tematem. Nie będę chyba tego nagrywać, no, nie wiem, może jakiś urywek, zobaczę. W miarę równo. Dobra, jesteśmy. Co? Tutaj nacięcie, takie miało być przez środek, wyszło jak wyszło, nie zaznaczałem sobie go. No nie ma chyba tutaj jakiegoś wielkiego znaczenia, bo tak się kruszy i tak się kruszy, więc mam nadzieję, że sobie jakoś tam dojadę. Tutaj zaznaczyłem i co niebo lepiej, czy też mniejszy odcinek, to też inaczej. Naciąłem ją, jak widać, gdzieś tak w połowie, nie? Tutaj nam dekarz mówił, że to nie jest wylewka, tylko to jest taki tłuczeń, to się chyba nazywa, że oni po prostu ubijali to, czym mieli, ale faktycznie to i tak się dobrze trzyma. Mam nadzieję, że pod młotkiem jakoś to pójdzie. No i co? I zgodnie z radami Goriala, będę próbować śpiczastym, bo podobno jest lepsze. I zgodnie z poradą kogoś tam wcześniej, bo takie miałem wątpliwości, czy ja to dobrze robię, jaką technikę do kucia, to po prostu nie naciskać za mocno i to samo powinno pójść. Zatem tak będę robić, jak polecaliście, jak mi radziliście. Ustawiam sobie na statyw telefon i coś tam może z tego dogram. Może zacznę od tamtego, bo będzie, myślę, ciekawiej, mam nadzieję, szło. Bo jestem po prostu może też sam bardziej ciekawy, no wiecie, jak to ze mną. Więc co, ustawiam na statywie i biorę się za robotę. Dobra, troszeczkę nam się maszynka zagrzała, więc poszedłem na spacer z psiakami, już wróciłem. I tak to, szanowni państwo, mniej więcej wygląda.
Ja wiem, może z 5, może tam na początku, może z 6, 7 cm jest. Także pozostaje mi się trochę podkuć. Te dłuto, te szpiczaste, klinuje się dużo bardziej niż te płaskie. Natomiast mam wrażenie większą siłę taką tą rozrywającą i dużo fajniejsze, dużo szybciej leci i dużo większe kawałki. Natomiast jak się sklinuje, to marnuje czas na wyjęcie tego. Ale ogólnie bardzo fajne. Podziwiam ludzi, którzy pracują tak na co dzień z takimi dłutami. Tam Kubuś w Ganku zostawił takie potężne dłuto na SDS chyba Max, czy no nie wiem, na ze 2-3 razy większe jak to, co my mamy. To dopiero musi być siła rażenia, ale jaki sprzęt musi być. No pamiętajcie, jak szpilki wbijaliśmy. No jest, ma sprzęciora fajnego. I kurde, on się pytał, czy nie chcemy pożyczyć na chwilę szlifierki tej wielkiej, to byśmy sobie ciachnęli. No i powiedziałem tak, no a w końcu się zajęliśmy tą elektryką i w ogóle mi wyleciało. To byśmy mocniej nacięli i podejrzewam, że jedno dobre podkucie i już wyszło pięknie, ale i tak dobrze jest, naprawdę dobrze idzie. Całkiem równo wyszło. Dobra, przełączam się znowu na statyw i znowu postaram się trochę podkuć i działamy. No, w zupełności wystarczy. Jest mi się z 15 cm. Ona będzie skrócona i ta czerpnia, powiedzmy, nazwijmy to, od wody, od rynny będzie troszeczkę wyżej, ponieważ na tą wylewkę albo będziemy jeszcze coś dolewać, albo będziemy dawać kamienie z jakimś delikatnym, coś ala tą folią, o której jakiś tam czas temu wspominaliśmy, która ma odciągnąć wodę i ma spłynąć to poza dom, tak żeby trochę odejść od fundamentów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Będziemy się starali trochę pokombinować, tak żeby z tej wilgoci się pozbyć, bo podobno to wilgoć jest tutaj największym naszym wrogiem. No, zatem co? No, będziemy knuć, kombinować, jak to my. A ja tymczasem przenoszę się tam, gdzie szlifiereczka, i biorę się za kucie tamtej strony. Dobra, przyznaję, bez bicia lekko nie było. Ale już jesteśmy na tej głębokości tego tłucznia i już teraz wychodzi taki właśnie trochę tego piasku z cementem, z betonem. Już dobrze, nie? Już tylko zbliżasz dłuto, zbliżasz młotek i to już się tutaj fajnie kruszy. I już można sobie w zasadzie kopać, nie? Zobaczcie, już więcej piasku jak samych tych kawałków cegieł i tak dalej. Także no, to już będzie ok. Będzie można już spokojnie sobie fajnie uciekać z tą wodą. Trochę rozkopałem, żeby mieć większy obraz. Swoją drogą, zobaczcie, co wkładali. Wkładali wszystko w zasadzie, co mieli. Śruba, 12, 14. Tutaj kawałek drucika i takich drucików jest tu mnóstwo. Tam mamy kawałek jakiegoś pseudozbrojenia. Także no, w ogóle to tak częściowo tam ciężko szło, tu już było szło lekko, tu znowu ciężko. Także tak zrobione z byle czego, nie? A to jest chyba najlepszy przykład. Drut zbrojeniowy, 12 lekką ręką. Tak, zbrojeniowy, bo jest żebrowany. Także no, w różnych miejscach różnie jest zrobiono. Ale dobrze jest, także co? Oczyszczę to i w zasadzie to już będzie, myślę, na gotowo. Nie będę robić odwodnienia, ponieważ ta praca byłaby, myślę, ciekawsza. A mamy taką umowę, że wszystkie ciekawe prace robimy razem. Także tutaj też to oczyszczę, zamiotę, ten gruz zostawię, ponieważ gruz będziemy sobie zbierać i będziemy pewnie w te paliki tam wkładać pomiędzy,
Także gruz ewentualnie gdzieś tutaj na kupeczkę może odłożę, może już zostawię. Zobaczę jeszcze, jak będę z siłami stał. Już koło 16 bodajże jest, także też zaraz będzie ciemno. Ptaszki sobie wcinają pięknie nasionka. Widać, że smakuje. Świeża dostawa, to zobaczcie, no aż miło popatrzeć. Tam, w tym drugim karmiku, ta sama sytuacja. Trochę mam już dosyć. Przydałby mi się trochę kabel OMY. To bym te dwa naświetlacze zamontował. Mamy je tutaj. I tego kabla chyba nam już nic nie zostało. Już nie pamiętam w zasadzie. Bo tu mamy poprowadzoną tą instalację. I byśmy sobie zamienili ten, który tu jest. To jest jakaś moja stara z roboty. Jak pracowałem w hurtowni elektrotechnicznej, to właśnie to chyba 20 jest. Zobaczcie, jaka była kiedyś, jakie kiedyś były. Ten naświetlacz ma powiedzmy z 10 lat, a tutaj mamy te naświetlacze, które są obecnie. To zobaczcie, jakie radiatory, jakie to wszystko cieniutkie. Dobrze, jest naprawdę, nie psują się już kawałek czasu, przecież chodzą. Jesteśmy, woda, nie woda i wszystko jest w porządku. Natomiast tamte często wracały z reklamacji, znaczy w zasadzie wracały, klienci przynosili, dojechało na reklamację. A, cyrki by. No dobra, kochani, może jeszcze sobie siatkę wyciągnę tutaj na zewnątrz, zobaczymy sobie ją, bo jej w sumie tak nie oglądałem na żywo. Tam są te zarzuty, że zarzuty, no jakieś tam wątpliwości macie, że te psy będą przez to przechodziły. No i w sumie to kilka osób to jak napisało, więc aż im się zapaliła kontrolka, także przyniosę tą siatkę, może tutaj kawałeczek rozłożę i zobaczymy, jak to realnie wygląda i czy pieski mają szansę przez to przelecieć albo jakoś się przebić. Oj, jesteśmy w czarnej dupie na dobrą sprawę. Moja dłoń. No, majka na 100%, zooma z lekkim problemem, ale też by dała radę, zwłaszcza, że to się uciąga. Kurwa, no i mieliście rację, nie? A jakoś tak to mi wyglądało, to chyba 10 czy 15 centymetrów, to jest 10, tak jest 10 chyba. Nie mam miarki teraz przy sobie, a nie mam nawet. No ale to w sumie to co za różnica, że teraz to zmierzę. No i trochę jest gówno na dobrą sprawę, co tutaj, no 15 i tak 15 i 15 centymetrów bym się wydawało, że 15 to jest tak mało, że przecież pies nie przejdzie. Przejdzie bez problemu. No dobra, nie wiem co teraz, ogólnie to jest strasznie gówno, ta siatka, bo one, jakoś tak ten drucik mi się wydaje. Taki porządny, gruby, czy taki porządny, no w miarę, nie? A tutaj to jakaś taka, niby nie jest zły, wytrzymałe to pewnie w miarę jest, tylko takie tandetne bardzo. Straszne gówno, na dobrą sprawę. Niedobrze, no niedobrze, bo myślałem, że będzie ok, ale nawet jak to naciągniemy, to co nam to da? Nic nam to w sumie nie da. Bo i tak tak psy przez to przejdą. No proszę bardzo. Ptaszek. No dobra, coś pomyślimy. Są też takie siatki jeszcze nylonowe, albo te siatki na woliery metrową, jakbyśmy zamówili metr, może 1,20 m. No tak, żeby Majka i Zuma nie przeszły, nie? No, w sensie no zwierzaki. Chodzi o ten dół. Dobra, pomyślę, no, zostawię tą zagwozdkę Sylwii. Musimy przegadać temat, nie? Dobra. Idę czyścić tutaj te upusty, jedno i drugie. No i dobra, lecimy. Od czego zaczynamy? Będzie bardzo, bardzo krótko. Ze względu na to, że nie ma Sylwii. Zaczniemy od tego, że sobie kupiłem pierwsze moje pędzle do detailingu. Marzyłem o czymś takim i uznałem, że skoro i tak z godzinę będę już zatrzymywać na dłużej, to sobie coś takiego nabędę drogą kupna. O, jak zwykle fotel się zepsuł. Tak, mam dziurę w kroku, wiem, nie musicie o tym mówić. Co to jest? Co? Dobra,
lecimy. Będzie pokrótce, bo nie ma Sylwii. Jak nie ma Sylwii, to tak tylko dla zasady, nie? Tomasz ostatnio opisał odnośnie piły, że jak powiedziałem, że nie ma co się zepsuć w tej pile elektrycznej, którą dostaliśmy na testy, że nie ma co się zepsuć, tylko trzeba ostrzyć. No jak każdą piłę, nie? No ale to czy to spalinowa, czy elektryczna, trzeba. Nie mogę się z wami zgodzić, że warzywa, które lubią cień, wszystkie lubią słońce, tak, ale są warzywa, które w cieniu też bez problemu sobie dają radę. Nawet dzisiaj to potwierdzałem sobie w Google, nie sprawdzałem i tak, tak jest. Irundil, mam taką siatkę, jak kupiliście, u dołu gęsta, u góry mniej. Uwierzcie mi, że psy przejdą bez problemu. No i teraz przyznaję rację, no bo niestety, ale zróbcie screena tego komentarza, bo pomimo, że się z nim nie zgodzicie, to po miesiącu będziecie przepraszać. Od tego komentarza minęły 4 dni, no i już chyba trzeba posypać głowę popiołem i przeprosić, bo faktycznie tak jest. Psy przejdą bez problemu. Może Zuma już by nie miała, miałaby większy problem, natomiast Majka 15 cm to bez problemu się przyciśnie. A już o Tosi to już nawet nie wspominam. Coś pomyślimy na ten temat. Dobra, co tam dalej mamy? Długi komentarz od Guriela. To jak zawsze fajna historyjka. Pyk, 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 pyk. Hej, kupa będzie dobra na nawóz. Pozdrawiamy Andrzeja. Słupki obłożyć kamieniami na zmianę z ziemią albo kupić jakąś tanią zaprawę i trochę ich podlać do połowy wykopu, a później zasypać. Będą na pewno stabilniejsze. Tak, wykorzystamy na pewno ten gruz, który dzisiaj wyjąłem z tego odwodnienia. Czy zaprawa? Zobaczymy jak będzie z tym, ała, psikno, zobaczymy jak będzie z tym gruzem, nie? Jak będzie się trzymało, to też nie będziemy przesadzać, ale jak nie, to no to może odrobinkę tam tej zaprawy pójdzie. Kurde, no tych słupków trochę wyjdzie, nie? Bo to jest powiedzmy tam 250 metrów długości razy 2 to jest 500 i szerokości ma ta działka około 25, to zobacz, że tych słupków by troszeczkę wyszło, to jak tej zaprawy jakbyśmy tylko tutaj dawali, no to okej, to można nawet dać wszędzie, ale jak sobie pomnożymy, to trochę tych worków by wyszło. White Pit pisze, ja próbowałem impregnować olejem odnośnie tych stempli, ale niestety i tak z Sosinem po 2 latach diabli wzięli. Dlatego posłuchamy się naszego kolegi Łaza, pozdrawiamy i weźmiemy dysperbitem, to ogarniemy. Pani Renata napisała, przygotujcie się do wojny pod każdym względem. Ja bym wolał, żeby jednak tej wojny nie było, cokolwiek miała Pani na myśli, to oby nie. Roman pisze, ubij kołkiem ziemię. Będziemy to jakoś ubijać, ale to tam gruz pójdzie tak jak wspomnieliśmy. Krzysiu tu napisał, czemu chcecie tak, ten płot zrobić tak wysoki? Ja bym te stemple tak z 80 cm zakopał w ziemię i wtedy by było stabilnie. Jeżeli siatkę macie za wysoką, to może można by ją od dołu podwinąć i byłaby dodatkowa przeszkoda dla piesków. I to jest świetny pomysł, świetna rada i bardzo Ci dziękujemy za to, bo tak zrobimy. Tak jak mówisz, może nie aż tyle i zakopiemy, natomiast podwiniemy to na ziemię, zakotwiczymy takimi hakami do agrowłókniny i dzięki temu ten oto stwór będzie miał troszkę ciężej, będzie musiał się podkopać, więc i nawet ten podkop by ciężko miała zrobić, ale to jest cwaniak. Sobol pisze, osobiście bym przesunął tunel, będzie prościej, bez żadnych kombinacji, to odnośnie jeszcze wtedy, gdy rozważaliśmy zrobienie tej drogi po tej stronie, ale to po prostu jest wykonalne, ponieważ musielibyśmy załatwić 7-8 chłopa, żeby go targnąć i nie wiem, czy też by się udało, więc lecimy z tą bramą środkiem i to powinno być w porządku. Właśnie Majka sika, a miałem z nimi wyjść. Dosłownie, no, to koło tylko pompowane i nie chińskie, bo pęka opona po pół roku. Tylko polska guma, bo na wieki. Karpin pisze, no ogólnie myślałem o tym poliuretanie, o tych pełnych kołach, ale zobaczymy jeszcze. Na razie ta dotaczka daje radę. Bentley od naszych kochanych widzów, pozdrawiamy Was serdecznie. Daje radę, ja myślę, że ona rok to tak spokojnie pociągnie, jak nie lepiej.
No to Mariusz Smuda, witam moich małych egzorcystów. Co do zabezpieczenia stępli przed gniciem ziemi, to polecam zakupić dwa wiaderka dysperbitu. No to tak, to tutaj tak mówiłeś i lecimy w to, co napisałeś, nie? Dysperbit poleci i mam nadzieję, że trochę ta chemia, trochę tej wilgoci odejdzie i postoją sobie tam wzrok. Ja bym zainwestował w słupki betonowe pod siatką leśną, będą wieczne. Moim zdaniem te słupki to porażka, szkoda waszej roboty. Krzysztof Kuty tak napisał, no gdyby były pieniądze, to też byśmy zainwestowali, ale wyobraź sobie, że są okna do kupienia, drzwi i jeszcze 1 500 000 innych, bardziej priorytetowych spraw niż zrobienie stałego ogrodzenia, zwłaszcza, że nasze koncepcje się zmieniają, więc my jeszcze nie wiemy, w co dalej brniemy. Zatem na razie robimy to na tych stemplach. W razie gdyby stemple zgniły po 2, 3, 5 latach, to zawsze mogą pójść na opał spokojnie. Coś wymyślimy, nie? Easy, easy. Tutaj Dariusz Bla napisał właśnie o tym odmierzaniu. Naprawdę mega ci dziękuję, bo to był świetny pomysł z tym, żeby odmierzyć tą działkę. Że ja na to nie wpadłem, ja mówię, cały czas nie dowierzam. Takie proste, takie genialne, a ja na to nie wpadłem. Szok. Dorota Markowska napisała, żebyśmy spróbujcie smołą zabezpieczyć te stemple. Tylko, że nie mamy smoły i nawet nie wiem, skąd miałbym ją wziąć. W sumie nawet nie myślałem o tym. No już leci, jedzie, do nas dysperbit, to już nie będziemy kombinować. No i teraz Frodo 6 godzin temu napisał, nie planujecie zbierać deszczówki do Mausera, przyda się do podlewania, słupki pod ogrodzenie dawałem około 60 cm ziemi i do ubicia ziemi użyłem mega dużego młota z 10 kg, może przydadzą się wam te wskazówki. No do ubicia młota, do ubicia młotek, taki większy, no nie pomyślałem o tym, ale chętnie skorzystamy, a co do deszczówki, to mamy studnie, więc wody mamy pod dostatkiem, a ta działka jest skierowana tak, że wszystko idzie do tej studni, chcąc nie chcąc, więc nie ma sensu robić jakichś przyłączy i tak dalej, ciągnąć tych rur dodatkowo w stronę studni czy w stronę Mausera, bo trzeba byłoby, wiadomo, wykopać otwór na metr sześcienny, więc to dosyć sporo, gdzieś go tam zakotwiczyć, dużo roboty, nie? A tak to i tak ta woda spływa do studni, więc w przyszłości kupimy jakąś pompę, tam patrzyłem 2-2,5 stówy za pompę do brudnej wody, niefiltrowanej. I ze studni myślałem, że do Mausera, który będzie na podwyższeniu i wtedy nawet grawitacyjnie mogłoby to lecieć długim wężem tam w stronę tej działki rolnej, gdzie mielibyśmy uprawy. I fajne jest to, że ta pompa sama się wyłącza, gdy nie ma odpowiedniej ilości wody. Ma ten pływak, więc powiedzmy wypompowałaby wszystko, Mauser by się zapełnił, czy skończyłaby się woda, to ona się wyłącza, są opady bądź nasionka od gruntu i leci sobie z powrotem. Myśleliśmy o tym stawie. Ten staw zmniejszymy do 50 m2 z tego względu, że do 50 m2 jest bez pozwolenia i bez zgłoszenia, a na tym etapie to zgłoszenie mogłoby nam bardzo skomplikować sprawę, bo ja chciałem dosyć spory ten staw wykopać, który wymagałby zgłoszenia do tego urzędu wód gruntowych, czy wód nie gruntowych, a gruntowych, do urzędu z wodami, nie wiem jak to teraz nazwać, nie? No wiecie o co chodzi, urzędu z wodami. Sam siebie czekam, rozśmieszenie, to już jest ten stan. Dobra, no i wtedy zmniejszyłaby nam się powierzchnia działki i wydłużyłaby się ta biurokracja, chcemy ten RHDC zarejestrować i tą sprzedaż bezpośrednią rolną, dlatego potrzebny nam ten hektar ziemi, przynajmniej na papierze. Chociaż my tej działki nie będziemy w stanie zagospodarować w pełni, a co dopiero hektara. No, z komentarzy do tyle, dlatego wracając, dlatego te 50 m2 będzie staw, to i tak dosyć spory, będzie jakieś głębsze oczko wodne po prostu i tyle, i tak dla naszej fanaberii, relaksu i tak dalej. No i dobra, no,
co? No jestem sam, więc wiecie, jak to samo się nagrywa, nie? Taki odcinek słaby wyszedł, no ale no. No, we dwoje to we dwoje jednak. Zawsze ciekawiej, zawsze Sylwia coś odwali i jest się przynajmniej z czego pośmieć. Dobra, trzymajcie się, kochani. Ciepło. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami, że nas wspieracie. Co to wszystko? Tak po prostu, że jesteście, że oglądacie, że to udostępniacie dalej, że jesteście. To jest mega, że to razem tworzymy i mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego naprawdę fajnego i zrobimy coś dobrego, tak dla ogółu, nie tylko dla tutaj, dla nas, naszego podwórka i dla tych stworów trzech, tak? Zwierzaki. Zwierzaczki. Zwierzaczki. Co ty tu masz? Skąd to wzięłaś? Dlaczego to jest pogryzione? Czemu to jest pogryzione? Zuma? Kto to pogryzł? Zuma, tak? Dobra, spadam. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i hejka, do zobaczenia.